Jeśli prowadzisz jakikolwiek interes, robisz to po to, aby zarabiać. Ja wiem, że jest dużo inspirujących myśli, że trzeba zmieniać świat, mieć swoją misję, swoje hasło przewodnie itd. Możesz to wyrzucić do kosza. Prowadzisz własny biznes po to, żeby zarobić. Po co zakładać firmę, jeśli nie po to? Gdybyś pragnął jedynie w miarę wygodnego życia, bez stresu, to znalazłbyś bezpieczną posadkę, podpisywał listę obecności i odbierał wypłatę. Jeśli chcesz zrobić coś dla społeczeństwa, to załóż organizację non-profit albo zostań wolontariuszem. Jeśli jednak zakładasz firmę, robisz to po to, aby wycisnąć jak najwięcej kasy. Gdy ktoś zakłada biznes, to najczęściej jest zwyczajnie niezadowolony z miejsca, w którym się znajduje. Nikt nie zakłada salonu fryzjerskiego albo sklepu z narzędziami dlatego, że chce zostać miliarderem Elonem Muskiem czy nie wiadomo kim. On po prostu uważa, że zarobi więcej, bo zrobi to lepiej niż jego dotychczasowy szef. Ale uwaga, jeśli nie będziesz do tego dobrze przygotowany, to wpadniesz w tarapaty. Zostaniesz niewolnikiem twojego personelu i dostawców, którym będziesz musiał płacić, aby utrzymać firmę przy życiu. Do tego dojdzie masa innych problemów, a ty przestaniesz panować nad swoim życiem. A gdzie zarobek dla ciebie? Sposobem na odzyskanie kontroli jest żelazna zasada. Zysk jest najważniejszy. O tym właśnie pisze autor tej książki, do której link zostawiam w opisie pod filmem. Musisz rozróżniać, czym jest zysk zaksięgowany na papierze, a czym prawdziwe pieniądze. Wielu przedsiębiorców pracuje ciężko i uczciwie, rzetelnie wykonują usługi i produkują towary. Za sprzedane dobra wystawiają faktury i księgują zyski na papierze. Niestety nie wszyscy przemieniają zaksięgowane papierowe zyski na realne pieniądze w postaci gotówki albo rosnących liczb na koncie bankowym. Z różnych powodów nie upominają się o zapłatę za wystawione faktury. Jeśli wykonałeś usługę na rzecz kościoła, to nie możesz bać się księdza i Boga przed odebraniem należnych ci pieniędzy. Jeśli sprzedałeś coś wujkowi czy innemu członkowi rodziny, to nie możesz mieć oporów przed upomnieniem się o swoje. Jeśli ładna pani uśmiecha się, bo chce cię oczarować i uniknąć zapłaty, no to sorry. Każdy dług musi zostać odebrany. Przed żadnym twoim dłużnikiem nie powinieneś mieć skrupułów. Jeśli nie będziesz odbierać swoich pieniędzy, a będziesz księgować zyski na papierze, to wpędzisz się w poważne tarapaty. Gdy na koniec roku na papierze wyjdzie, że zarobiłeś tysiące, dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy złotych, to w kwietniu skarbówka upomni się o pewien procent z każdej zarobionej złotówki. Jeśli tej kasy nie będziesz miał, to będziesz musiał pożyczyć i masz przechlapane. Realny zysk i gotówka są jedynymi miarami kondycji twojej firmy, obojętnie czym się zajmujesz. Musisz pilnować, aby twój safe był stale wypełniany banknotami, a konto bankowe pękało w szwach. Odbieraj długi. Jeśli twoje konto wciąż nie puchnie, to tnij koszty, bo ewidentnie coś jest nie tak. Każdy przedsiębiorca wstaje każdego ranka i ma do zrobienia kilka rzeczy, na które wcale nie ma ochoty. Na przykład spotkanie z pracownikiem, któremu trzeba udzielić nagany za złą pracę. Szczegółowe przejrzenie wydatków z zeszłego tygodnia, bo aktualnie nie masz pojęcia, ile i na co twoja firma wydała. Telefony do banków w sprawie linii kredytowej. Potrzebujesz najlepszej oferty. Telefon do głównego klienta, który jest niezadowolony z twoich usług. Trzeba to zmienić. Prawdziwa orka, ale wszystkie te czynności wpływają bezpośrednio na twoje zyski. Kiepski pracownik, niekorzystna oferta bankowa, niepotrzebne wydatki czy utrata najważniejszego klienta mogą być gwoździem do trumny dla twojej firmy. Są też inne czynności, znacznie przyjemniejsze. Przyjemnie pójść do kawiarni na jakieś pseudo spotkanie biznesowe, które niby ma być okazją do nawiązania kontaktów zawodowych. Przyjemnie pójść do pierwszego lepszego banku na spotkanie, kawusie i przyjemną rozmowę. Albo wyjazd na jakieś szkolenie niewiele wnoszące do twojej firmy, a pełne jakichś banałów. Tego typu rzeczy nie przekładają się bezpośrednio na twoje zyski, tylko są ucieczką od realnych problemów. Im dłużej zwlekasz załatwieniem tych spraw, tym więcej problemów narośnie w tym czasie. Musisz się ocknąć, stawić czoła trudnym sytuacjom i zrobić wreszcie to, co należy. Patrz prawdzie w oczy, wykonuj zadania, które bezpośrednio przekładają się na zyski. Wielu jest przekonanych, że budując firmę, szczególnie na początku, nie powinni wypłacać sobie pensji. Rozkręcanie firmy powinno odbywać się kosztem ich dochodów, czyli charówka za darmo. No ale to ty ponosisz największe ryzyko, to ty nie możesz spać po nocach, więc ty powinieneś czerpać największe korzyści. Pragnienie dorobienia się i komfortowego życia to nie zbrodnia. Po to tu jesteś i po to zakładasz firmę.
Jeśli potrzebne są cięcia kosztów, to wprowadź na przykład 5% cięcie pensji dla wszystkich, łącznie z Tobą, zamiast ciąć tylko własne wynagrodzenie o 30%. W ciężkich czasach wszyscy muszą ponosić ofiary. Jako właściciel przedsiębiorstwa powinieneś stać na pierwszym miejscu. Pensja bowiem ma ogromny wpływ na to, jak jesteś postrzegany przez pracowników. No kurde, wielki szef zarabia wielki szmal. Największe łupy trafiają zawsze do przywódcy stada. To podstawowa ludzka i zwierzęca psychologia. Jeśli wynagradzasz siebie gorzej niż pracowników, obojętnie czy są członkami twojej rodziny czy nie, podkopujesz swoją wiarygodność. Komunikujesz, że jesteś mniej wart od innych i w taki sposób będziesz traktowany przez pracowników, dostawców i klientów. To droga do upadku twojej firmy. Niezdolność do płacenia sobie godziwej pensji to sygnał ostrzegawczy, że twoja firma zaczyna kuleć. Koniec z podwyżkami za nic. Wysokość wynagrodzenia pracownika powinna być uzależniona od jego wyników pracy. Im lepsze osiąga wyniki, tym więcej zarabia. Prosta zasada, o której wszyscy powinni wiedzieć. Rozstrzyga ona o sukcesie bądź upadku twojej firmy. Musisz być bezwzględny. Nie wprowadzaj w swojej firmie socjalizmu, w którym najwięcej zarabiają osoby o najtrudniejszej sytuacji materialnej, członkowie twojej rodziny, czy jakieś przydupasy chcące wyjści. No właśnie. Tracisz przez to najbardziej wartościowych pracowników. Oni widzą, że nie warto się wysilać i nie mają żadnej motywacji. Jeśli chcesz, aby twoja firma przynosiła duże zyski, to musisz stawiać na najlepszych i motywować ich finansowo do rozwinięcia skrzydeł. Wprowadź zatem system wynagrodzeń uzależniony od wyników. Im więcej sprzedają, im wydajniej pracują, tym więcej zarobią. Pewnie niektórym to się nie spodoba i opuszczą firmę. Bywa i tak. Jednak tak naprawdę nie chcesz trzymać takich pracowników. Natomiast ci bystrzy i kompetentni dostrzegą szansę dla siebie i z niej skorzystają. To właśnie ich chcesz zatrzymać. Uważasz, że posiadasz świetny produkt lub usługę, więc pewnie sam się sprzeda, bo tak się składa, że jesteś wybrańcem. No jasne, klienci będą walić drzwiami i oknami. Nie będziesz brudzić sobie rączek i samemu pracować nad sprzedażą. Jest coś uwłaczającego w ruszeniu dupy zza biurka, zakasaniu rękawów i poszukaniu potencjalnych nabywców. Musisz z tym skończyć. Gdy sprzedaż produktu czy usługi ledwo idzie, to najczęściej wina zrzucana jest na niekompetentny zespół sprzedawców, załamującą się gospodarkę, kurczący rynek, rząd i polityków. No okej, może tak być. W takim razie te czynniki wpływają też na innych przedsiębiorców, nie tylko na ciebie. Więc jeśli tylko tobie spadają obroty, a nie twojej konkurencji, to jest to wyłącznie twoja wina. Sprzedaż wymaga stałego i zorganizowanego wysiłku, a największą zbrodnią jest niechęć właściciela do kontaktów z klientami. Metod jest mnóstwo, a porad sprzedażowych jeszcze więcej. Wstydzisz się prowadzić bazę danych klientów i wysyłać mailowo oferty? No okej. Wstydzisz się wykonać telefon? No dobra. Uwłacza ci spotykanie się z klientami osobiście? No okej, ale to w końcu twoje zyski spadają na łeb. Zastanów się, czy stać cię na pasywną postawę. Rynek nigdy nie jest martwy. Ludzie zawsze będą potrzebowali produktów i usług. Skup się na sprzedaży, bo to ona generuje zyski. Drogi widzu, przedstawione porady dotyczą bezpośredniego zwiększania zysków i są tylko drobną częścią książki. Zysk nie jest ważny, jest najważniejszy. Link do tej książki znajdziesz w opisie pod tym filmem.